Witam. Dzisiaj chciałem opowiedzieć kolejny raport z przebiegu mojego rowerku EcoBike S5. Aktualnie mamy przebieg 7170 km. Tutaj pokażę. 770 dokładnie. Rower ma w tym momencie mniej więcej rok. Od poprzedniego filmu, czyli od przebiegu 3300 km, co zrobiłem? Wymieniłem przednie tylnie tarcze, nie tarcze, tylko klocki hamulcowe, tarcze są oryginalne. Łańcuch jest o dziwo ten sam, więc muszę go pochwalić, to jest SRAM PC870. Natomiast przy około przebiegu 3500 km wymieniłem tylnią zębatkę, bo niestety zaczęły się jakieś dziwne przeskoki. Jest kupione to, co było, czyli to jest Sunrace. Natomiast wygląda troszkę inaczej. Ostatnia zębatka jest jakby z innego z materiału, czyli ta, która była najbardziej zużyta. I ta wygląda moim zdaniem lepiej, a ma przejechane w tym momencie ponad 3,5 tysiąca kilometrów. Czyli wygląda, że będzie lepsza niż ta pierwsza. Poza tym rower działa bezproblemowo. Chciałem tutaj zauważyć, że zauważyliśmy degradację baterii jeżdżąc tym rowerkiem. Aktualnie była odesłana na gwarancję, no wykazała tam niecałe 14 amperogodzin. Oryginalnie miała 16, więc ponad 2 amperogodziny już z niej zniknęły. No niestety gwarancja jest nieuznana, no bo jest to jakieś tam normalne zużycie tych ogniw litowo-jonowych. Także zasięgi troszkę niestety spadły, ale jeździ się fajnie. Reszta jest w porządku. Amort przedni troszkę złapał luzu, ale to jest wszystko w granicach normy. Także z roweru jestem bardzo zadowolony i dalej będę śmigał.